Get to hear me now. Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku recenzja podkładki pod nadgarstki firmy Cooler Master. Dokładny model to WR530 wersja small, czyli pod klawiatury turniejowe, takie bez numpada. Tak wygląda podkładka. Tutaj znak Cooler Mastera, tak z tyłu. Podkładka zapewnia nam komfort, to po pierwsze. Jest ona odporna na wodę, to po drugie. Jest to dobra podkładka, mogę ją polecić z czystym sumieniem. Tak wygląda jej opakowanie. Tak to wygląda. Tak. Tutaj jest dziura, żeby sobie dać palca i żeby przetestować po prostu, dotknąć po prostu tą podkładkę, jak to czuć ją, jak to czuć. Jej wymiary to 359x95x18 mm. Tak ona wygląda przy takiej klawiaturze bez numpada. Takiej, to jest akurat model Hikar X-Range. Tak to wygląda. Jest to dobra podkładka. Zapewnia komfort korzystania. I na pewno będziecie zadowoleni, bo jest wygodna. Jest wygodna, komfortowa i jest to dobra podkładka. Oczywiście link do kupna w opisie, kosztuje tak około 40 zł. No i cóż, to by było na tyle. Zobaczcie poprzednie filmy, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek i oczywiście, jak się podobało, łapkę w górę. A jeszcze taka informacja, podkładka jest robiona w Tajwanie. Tutaj jest nawet napisane Made in Taiwan, ostrość, o już jest, dobra. No i cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się. Siema.